Bardzo dużo mówimy o dobrostanie młodzieży i dzieci, bardzo słusznie zresztą, bo bardzo wiele obciążeń i trudności w ciągu tych wielu, wielu lat narosło, ale jest też jeszcze bardzo ważny element dobrostanu nauczycieli także. O tym pewnie mniej mówimy, bo i dobrostan nauczycieli, i dobrostan uczniów w dużym stopniu warunkuje także dobrostan rodziny. Jeżeli chodzi o nauczycieli, to tutaj ten poziom zadowolenia, to znowu odwołuje się do takich badań PIRLS z 2021 roku, które dotyczyły umiejętności czytania i rozwijania tej umiejętności, ale tam przy okazji badano również cały kontekst szkolny rozwijania tej umiejętności, w tym nauczycieli. Nauczycieli, którzy, jeżeli chodzi o polskich nauczycieli, no zajmowali ostatnie miejsce, jeżeli chodzi o ten poziom zadowolenia z pracy. Takiego też poczucia docenienia i uznania. I myślę, że to jest zagadnienie, o którym warto mówić. Praca nauczyciela to jest praca z ludźmi, z młodymi ludźmi, którzy przychodzą też z różnego typu problemami. I my ich wspieramy. Tak? To nie jest praca taka, że ja kończę lekcję, idę do domu i jakby odrywam się od tego, co się dzieje w szkole. Dobry nauczyciel no, żyje tymi problemami. Więc kwestia na przykład umiejętności zdystansowania się w jakimś sensie, odpoczynku, tak? To jest kategoria, która dotyczy takiego dobrostanu fizycznego też i psychicznego oczywiście. I tu nauczyciele bardzo postulują i potrzebują właśnie takiego psychologicznego wsparcia. Myśmy robili takie badania w Warszawie dotyczące młodych stażem nauczycieli, czyli takich, którzy pracują w szkole do 5 lat. I wśród tych nauczycieli staraliśmy się zidentyfikować te czynniki, które powodują, że oni zostają w szkole, myślą w odpowiedzi na pytanie, czy planują kontynuować pracę w szkole, czy myślą o zmianie. Tam w tej grupie, którą badaliśmy w Warszawie, proporcje były mniej więcej po połowie, to znaczy około połowy tych nauczycieli z krótkim stażem pracy myśli o tym, żeby tę pracę zmienić. Liczba kandydatów do zawodu się zmniejsza. Ja to mogę też powiedzieć jako osoba, która kształci nauczycieli na Uniwersytecie Warszawskim, ale może będzie tak i zobaczymy, w jakim kierunku te zmiany będą postępować, że będziemy mieć mniej kandydatów, ale może będzie to także okazja do tego, żeby ten zawód rzeczywiście wybierały osoby, które chcą i wiedzą, jak to wygląda.